końcu koniec szkoły. Stary, wyluzuj. Jak nie na świadectwie, to będzie na tyłku. Co? Czerwony pasek. A, że czerwony pasek. Jesteś przekomiczny, stary. Co znowu? Co tym razem? Co może być tym razem? Paulina. Martwię się, nie ma jej tutaj. Założę się, że się jeszcze maluje, albo spóźniła się na autobus. Nie, stary, gdyby mogła, to by rozłożyła tutaj pod szkołą namiot już 2 dni wcześniej, gdyby tylko istniało jakiekolwiek ryzyko, że się spóźni. Ona się nigdy nie spóźnia. Nigdy, rozumiesz? Coś się stało, czuję to. Niedługo przyjdzie, uspokój się. Tak w ogóle, to gdzie masz kwiaty? Kwiaty, faktycznie. Mam kwiaty. Pewnie się rozchorowała. No albo zaspała. Każdemu się zdarzy. Albo... Przestańcie, błagam was. Kto zna tak dobrze Paulinę jak nie ja? Jeśli nie przyszła na rozdanie świadectw, to musiało się stać coś poważnego. Pomożecie mi odnaleźć Paulinę. Teraz. Ale ja mam fryzjera na 14, no i... Tak się składa, że muszę pomóc babci w ogrodzie przy kopaniu. Bidulka ma strasznie chore plecy, także... Komu próbujecie wcisnąć ten żałosny kit? Dziewczyna, która musi iść do fryzjera po zakończeniu roku szkolnego, a nie przed. A twoją babcię mam na Insta i wiem doskonale, że jest w sanatorium nad morzem i kopać to może co najwyżej, nie wiem, zamki na piasku. Pomożecie mi odnaleźć Paulinę i kropka. Nim skończy się ten odcinek, to znaczy nim skończy się ten dzień, odnajdziemy Paulinę. No nie, no to serio myślisz, że ona tak po prostu siedzi w domu? Nie, to byłoby za proste, ale trzeba wykluczyć, dla pewności. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, a co wy tutaj robicie? Gdzie jest Paulina? Miałem nadzieję, że pani nam powie. To nie było jej na zakończeniu roku szkolnego? No, wyszła rano z domu, była bardzo zaaferowana, bardzo długo rozmawiała przez telefon. Myślałam, że z tobą, Przemku. No, teraz to się zaczyna martwić. Proszę się nie martwić, na pewno nic złego się nie stało. Może nie zauważyliśmy jej w szkole, po prostu spróbujemy jakoś się z nią skontaktować, damy pani znać. Okej. Okay. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Okłamamy własną mamę? Nie. Chyba, że dotyczyłoby to czegoś, czego się wstydzi. Paulina kłamie tylko, kiedy jest jej wstyd. Mam pomysł. Mój wujek jest policjantem i ma psa, którego używają do tropienia. Myślę, że moglibyśmy go wypożyczyć. Serio? No. No to dawaj, dzwoń do niego. Stary, prawdziwy policyjny pies. Nieźle. Serio? To jest pies tropiący. No, K9 to nie jest. No nieważne jak wygląda. Ważne, że ma dobry węch, prawda? No. Masz coś, Paulinę? Żeby złapał trop? A, tak, mam. Zostawiła u mnie te majtki, kiedy nocowała. Oj, oczywiście. Jasne. Miałem jej dziś oddać. No, tak. No. Poirot! No, szukaj! Szukaj! Nie chce mu się chyba. Po prostu nie ma dzisiaj ochoty. Wydaje mi się, że mogę mieć lepszy pomysł. Spróbujemy namierzyć jej telefon komórkowy, hakując pod stację antenową. Następnie, korzystając ze spersonalizowanego algorytmu, nakreślimy prawdopodobne miejsca jej pobytu. A potem, dzięki technologii rozpoznawania twarzy, wyszukamy ją w kamerach miejskiego monitoringu. Serio? Czy choć jedną z tych rzeczy, które wymieniłeś, jesteś w stanie faktycznie zrobić? No nie. Nie, nie. Mikołaj, strata czasu. Myśl, Przemek, myśl. Gdybyś był Pauliną, gdzie byś teraz był? Co musiałoby się stać, żebyś nie przyszedł na tak ważny dla siebie dzień? Zapach dzikiej róży. Zawsze mnie uspokaja. Jakie to miejsce jest romantyczne. Nad wodą myśli mi się zdecydowanie najlepiej. Wiem, gdzie jest Paulina. Jest nad Wisłą. No przecież to jest strasznie daleko. Jak my się tam niby teraz dostaniemy?
ostatnio znalazł. Was it worth it for the view? It all looked good from up there. It all comes and goes.